Wiemy, że ci ludzie nas słyszą, że rozumieją to, co się do nich mówi. Trudno im jednak się przebić przez tę niemożność fizjologiczną. Natomiast było kilka sytuacji takich, kiedy czytając bajkę chłopcu, czy śpiewając francuską piosenkę, pani, która była lektorką języka francuskiego, widzieliśmy reakcję tych ludzi, widzieliśmy łzę, która spływała po policzkach. Tajemny akord kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki nikt tak dziś nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło, raz wyżej w dół, raz niżej w mor. Nieszczęsny król ożył, halleluja, halleluja. Była to grupa osób, która była w niebycie społecznym i w niebycie zdrowotnym. Te osoby były w różnych miejscach, w hospicjach i w innych zakładach. I to była dla nas, ja to mówię otwarcie, taka ukryta eutanazja, bo to jest pacjent, który inaczej żyje, a nie śpi. Jest obywatelem tego kraju, jest pacjentem i musi mieć adekwatną do swojego stanu zdrowia opiekę. I my się tym chcieliśmy zająć. Pacjent próbuje przebić się przez barierę swojej bezsilności. Próbuje nawiązać relacje, jeżeli stworzymy odpowiednie warunki do tego, jeżeli wsłuchamy się w tego pacjenta, to jak najbardziej uda nam się nawiązać jakąś nić komunikacji z takim pacjentem. Ta nić czasami jest cieńsza, czasami grubsza, to wszystko zależy od możliwości takiego pacjenta, od jego pozostałych aktywności, które nie są gdzieś utracone i tylko od dobrego obserwatora zależy, czy ten sygnał wychwycimy. Na pewno każdy taki pacjent wysyła te sygnały. Każdego pacjenta staramy się traktować tak, jakby on nas słyszał. Jakby słyszał to, co mówimy, rozumiał, czuł to, co z nim robimy. Trudno nam jest zweryfikować te wiadomości, ten odbiór pacjenta czasem. Ale są momenty, gdzie pacjent przejawia tą aktywność, gdzie potrafi powtórzyć kilka razy, spojrzeć za mną, przekręcić głową, potrafi zacisnąć tą dłoń, potrafi poruszyć palcem, poruszyć ręką, dłonią i to jest ten moment, gdzie się wychwytuje to i próbujemy później bazować też na tym, żeby coraz więcej z niego wydobyć. ...85% to są młodzi ludzie po wypadkach komunikacyjnych. I większość z nich to są ofiary, a nie sprawcy. I teraz ten młody człowiek ma żonę, dzieci. Ma rodziców w wieku produkcyjnym, więc oni muszą pracować, żeby się utrzymać. Ale też on ma bardzo mało lat pracy i w związku z tym bardzo niską rentę dostaje. To jest problem, to jest społeczny problem. Bo nie każdą rodzinę stać na to, żeby wziąć do domu. Są osoby, które w tym czasie, jak pacjent jest u nas, przygotowują dom, żeby wziąć tego pacjenta. Ale problem jest w tym, że ta osoba zamyka się w tym domu, bo musi się opiekować przez 24 godziny. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest stres, obciążenie w życiu. Większość rodziców na przykład ma ogromny problem, nawet jeżeli zaakceptuje, że już się nic nie zmieni w życiu mojego dziecka, to jak ja umrę, to co będzie dalej z moim dzieckiem? Gdzie ono pójdzie? I to są drzwi, które trzeba otworzyć. W różnych stanach są ci pacjenci, ale można im pomóc poprzez rehabilitację, poprzez zmianę pozycji, poprzez odpowiednie ustawienie głowy. Ten pacjent jest właściwie zaopiekowany, jak najlepiej jest to możliwe, ale również ma możliwość komunikacji. I wiemy, że ci pacjenci nas słyszą i że są w stanie w różny sposób, czy to jest na sprzęcie multimedialnym, z wykorzystaniem różnych programów komputerowych, czy wskazywanie palcem, wskazywanie ręką, skomunikować swoje potrzeby, zasugerować, że coś im przeszkadza, że czegoś nie chcą, więc to jest tylko dosyć trudne do odczytania i z biegiem miesięcy i lat pracy z pacjentem z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego jesteśmy w stanie nauczyć się odczytywać te sygnały. To miasto podobne do innych, zwyczajne ulice i place, lecz zło tak zaczęło tam boleć,
że ludzie żyć chcieli inaczej. Pracujemy dla drugiego człowieka, więc ja mówię, bez względu na te sukcesy, to zawsze jest człowiek i z nim zawsze warto pracować, bo się odwdzięcza w różny sposób. A pacjenci, którzy uzyskują jakieś sukcesy, no to jest na pewno wielkie szczęście, również dla fizjoterapeutów, dla wszystkich terapeutów, bo to jest tak, jakby człowiek dostał drugie życie. Każdy mały krok właśnie cieszy i daje taką moc do dalszego też działania. Chciałabym, żeby najpierw sobie porozmawiał Szymek, bo tam mama na pewno będzie czekać na to spotkanie. Moja praca jest niezwykle trudna, bo nie ma kogoś, kto byłby dla mnie pomocny, kogo mogłabym wykorzystać do włączenia w ten proces, bo praca ta nie jest rzeczą jednorazową, nie jest wizytą, którą możemy sobie zaliczyć. To jest po prostu proces, w którym uczestniczymy wszyscy, czyli pacjent, jego rodzina, chociażby zdalnie. Przygotujemy jeszcze zestaw słuchawkowy, żeby nikt nie podsłuchiwał Twoich rozmów, Przemku. Okay. Jesteśmy dumni z tych, którzy wyszli. Żołnierz, który wrócił do pracy i policjant, który się przekwalifikował i dziewczyna, która wróciła na studia, nauczycielka wróciła do pracy. Bardzo się cieszymy. Łukasz jest świadomym pacjentem. Co prawda nie może z nami pogadać, ale pięknie pisze i absolutnie jest z nami tu i teraz. Dzięki bardzo, Łukasz. Trochę cię wykorzystamy, wiesz? Pan tutaj ładnie dogrywał tutaj twój profil, więc niedługo będziesz w telewizji. W takim fajnym programie. Oczywiście ci pokażemy. Wiemy doskonale, ci, którzy już mają słuszny wiek, tak jak ja, że miłość do człowieka, przyjaźń ma niesamowitą wartość. Właściwie poza zdrowiem jest to coś, dlaczego warto żyć po prostu. Dlatego nie szczędzimy czasu, swoich talentów, swoich pomysłów na to, ażeby tym ludziom pomagać. I zachęcam Państwa, żeby podawać dłoń drugiemu człowiekowi, objąć ramieniem i otrzeć łzy. Jeszcze możliwe niebo na ziemi, póki wierzymy, że można coś zmienić. Grzegorz wybudzony jako 31. Teraz tak, Krzysiek budynek drugi. Dawid wybudzonek 20. Podaruj swój 1% podatku Fundacji Światło. Szanowni Państwo, życie jest piękne, jest niepowtarzalne. I jeżeli możemy podczas naszego życia komuś pomóc, to chyba to jest jeszcze ważniejsze. Więc po prostu tego wszystkim życzę, samorealizacji w miłości do drugiego człowieka.